Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 8 odcinku z 4 sezonu Cywilizacji Piątki ze wszystkimi dodatkami na moim kanale, gdzie nadal gramy jako Imperium Azteckie. Musimy teraz zbudować solidne fundamenty dla naszego państwa. Tak więc pierwsze co, to oczywiście budujemy sobie przystanie. Tu musi być przystań, jak nic. Czy tu będzie przystań? Może być, jak najbardziej. No i tutaj, tu i tu, w tle... O! O! O, monopion thawma! Ποιον όνομα είπε μη σε, ο καλός ξένος? Είμαι η Θεοδόρα, η φίλη του Βυζαντίου. Okej. Wiem, na czym działa Kongres Światowy. Kurczę, że akurat Persji się udało. To nie jest najlepsza wiadomość, że akurat Persji się ten wyczyn udał. Dobrze. Co? Aha, gospodarz Persja. Egipt, Rosja i Persja. Holandia będzie mi wdzięczna. Hiszpania. Egipt. Rosja, wszyscy poza, wszyscy poza nielubianym przeze mnie tym, no, Asyrią, UPA, dobra, karawana. A tutaj bym chciał amfiteatr na razie. Dobrze, tutaj będzie karawana już w następnej turze. I niech ta karawana... O! Tak, akurat to mnie... Tu mamy zbieżne cele, ponieważ ja mam cel wszystkich was rozwalić... kulturowo. Rosja i Holandia. Tu chodzi na to, że wszyscy, że to będzie dosyć pokojowa rozgrywka. Raczej oparta na takich zagrywkach dyplomatycznych. Coś tak mi się wydaje. Coś mam takie wrażenie, że to będzie taka właśnie taka... Seria dyplomatyczna tej Koloseum oczywiście. Dobra, mamy plus 30 złota. No to jest fajna wiadomość, że mamy złotko. Egipt i Rosja zostają przyjaciółmi. Super, super. To mnie naprawdę cieszy, bo tutaj tylko ta Asyria tak de facto jest agresorem, tak? Jeżeli zrobimy taki naprawdę silny sojusz, to powinniśmy dać radę ścisnąć tą Asyrię. A wtedy, będziemy myśleć nad wieloma, wieloma rzeczami. Tu by trzeba wysłać siły ekspedycyjne. Wow, i wow, tutaj też. Dobrze, płyniemy tutaj szerzyć Aztekokrację, tak? Płyniemy budować tutaj morze wewnętrzne, tak w zasadzie. Gdyby to była cywilizacja Call to Power, jedynka lub dwójka, to ja bym tutaj jeszcze trzasnął takie tunele podwodne, bym to wszystko połączył, tak? I mogliby mi w ogóle naskoczyć wszyscy. Ale jak ja to dobrze tutaj rozegram,
ja będę miał naprawdę ogromne państwo. Ogromne państwo będę miał. Z każdej strony będzie ono zabezpieczone. Z każdej strony będzie miało jakieś fortece naturalne. I potężna flota wtedy będzie strzegła granic tego silnego państwa. To jest świetny plan. To jest naprawdę bardzo dobry plan. Szczególnie, że są takie talenty, mamy takie talenty. Znaczy talent, takie ustroje, które dokładnie tutaj wpływają nam na te plany, jakie ja mam. Wow! Na tym świecie wspaniałe nie jest miejsce, w którym stoimy, lecz to, do którego zmierzamy. Też tak uważam. Dobra, oddziały abordażowe. Zatopić ich. Dobra. Zatonęli. Co teraz? No, służba cywilna, nie pozostaje mi nic innego. Potem rycerstwo. Prasa drukarska, no i bankowość, tak? Dobra. Przystań? Nie, tutaj nie potrzeba mi przystani, jedna wystarczy w zupełności. Amfiteatr? Jak najbardziej amfiteatr będzie nam potrzebny. Tutaj będziemy mieli na tej wyspie... Nie, żadnych otwartych granic. Żadnych otwartych granic. Na tej wyspie będą dwie przystanie. Tutaj i tam będzie przystań. I to będzie to. Na każdej wyspie będziemy mieli taką... Takie główne miasto z przystanią, gdzie będzie to łączyło całe nasze państwo. Będzie ono po prostu dzięki tym przystaniom zunifikowane. No okej, z produkcją żywności trochę kulejemy, ale jakoś damy radę. Zatopcie ich. Dobrze. Co ja bym tutaj chciał? Tutaj chciałbym... Koloseum bym tutaj chciał, a tutaj chciałbym przystań. Dokładnie tak. Uważam, że to jest świetny pomysł, więc teraz tutaj moje wojska muszą przejść przez tą wyspę, którą już mamy pod naszą kontrolą. Tu byłoby w zasadzie dobrze utworzyć posterunek wojskowy. Tak, to jest plan. To jest plan na rozwój naszego państwa, czyli opanować te tereny tutaj. Te wyspy trzeba opanować. To jest nasza doktryna. Zbudować pierścień wysp ochronnych, obronnych, które będą chronić naszą stolicę, nasze główne miasta. Będą chronione przez właśnie taki pierścień obwarowanych wysp, przez które wróg będzie musiał się przebijać, a dodatkowo między tym będzie jeszcze moja flota pływać. I ta flota będzie miała strzec tego wszystkiego. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Tu musimy zbadać to wszystko. Co to tu może być? Jakaś oaza tam widzę jest. Trzeba tam też będzie wysłać kolonistę jakiegoś, czytaj osadnika, który po prostu mi te tereny skolonizuje, tak? I powiesz, on przyjdzie z taką flagą i powie, to należy do Azteków. Ej, ale to jest bliżej nas. Nie, to należy do Azteków. Ale to jest daleko od was. Jak chcecie, to należy do Azteków, nie rozumiesz? No, dobrze, dobrze. To mniej więcej tak będzie wyglądać rozmowa z innymi nacjami. To będzie coś właśnie w takim stylu. O, zaraz nam tutaj wpadnie możliwość budowy kolejnej przystani. Fantastycznie. No i oczywiście zaczniemy też budowę kolejnego oczywiście statku, tak? Kolejnego statku handlowego. Panama i Asyria nie są już sojusznikami. O, Asyria traci sojuszników w postaci państw miast. I to mnie... akurat bardzo, bardzo cieszy.
praktycznie wszystkich tych swoich sojuszników stracili. No to jest świetna wiadomość. Dobrze. Koszary. Dlaczego? Bo autokracja. W momencie, kiedy ja wprowadzę autokrację, mi poziom zadowolenia wyskoczy pod niebiosa. I to mnie będzie bardzo tutaj cieszyć. No tu mamy dochody z żywności, z ulepszenia farma. Super. Myślę, że to będzie tutaj bardzo dobry pomysł właśnie, jak udupić moich przeciwników. Płyniemy, eksplorujemy, eksplorujemy. No tutaj jeszcze jakieś pomniejsze wyspy, ale my wysiadamy tutaj, my się desantujemy. O, tu jest żelazo. Co my tu mamy? Jakieś mokradła. Trzeba to sprawdzić, co tam może być. No tutaj zaraz będziemy mieli możliwość wybudowania targowiska, ale my oczywiście damy pierwszego naszego obywatela na pola, kolejnego obywatela, bo pierwszy daje nam już sól, tak? Pierwszy już pracuje w kopalniach soli, drugi będzie na polu, trzeci będzie ogarniał trufle, kolejny też będzie trufle ogarniał, to mi da bardzo dużo trufli, dzięki czemu ja będę mógł sobie nimi handlować radośnie. Mhm. I to mnie tutaj bardzo dobrze będzie ustawiać. Dobrze. Kolejna technologia i tą technologią będzie rycerstwo. Mhm. My idziemy tutaj, musimy to zbadać, musimy to odkryć, co tu może być. Okej, tutaj chcę przystań jak najbardziej. A tutaj chcę osadnika. I na chwilkę musimy zrobić przerwę. Okej, już kontynuujemy naszą rozgrywkę. Tak sobie teraz pomyślałem, przez tą chwilkę przerwy, oczywiście dla was to jest chwilka, dla mnie to oczywiście przyjmiemy ambasadę, że możecie powiedzieć, że ale będzie nudna seria dyplomatyczna, jak będziesz to wszystko podbijał dyplomatycznie, mogłaby być fajna wojna. Pragnę tylko zauważyć, że obecnie mamy dobre stosunki ze wszystkimi, tak? Ale to nie znaczy, że tak zawsze będzie. Bo jeżeli oglądaliście uważnie serię z Rzymu, no to tam się zaczęło tak, że byłem takim naprawdę hejtowanym państwem, tak? Mnie tam naprawdę nikt nie lubił. Mnie wszyscy chcieli zgnoić, ścisnąć i zniszczyć mnie chcieli po prostu, tak? A efekt był taki... Nie, żadnych otwartych granic. Jaki był tego efekt? Efekt był tego taki, że na początku wszyscy chcieli mnie zgnoić. Ja zacząłem kombinować, no i potem wszyscy mnie kochali, tak? Ale to nie jest powiedziane, że tu nagle nie zrobię czegoś, na przykład moje tutaj zagrywki imperialne nie sprawią, że nagle wszyscy stwierdzą, że jaki imperialista, patrzcie, jak ile on terenu zajął. Trzeba go powstrzymać i nagle wszyscy, koalicja świata jedna mnie. No tak też oczywiście może być, tak się może zdarzyć. Nikt nie powiedział, że tak nie będzie, że tak się nie zdarzy. Taka sytuacja oczywiście może mieć miejsce. O, a tutaj jest idealne, nie spieprzaj z otwartymi granicami. Tu jest idealne miejsce. Srebro, złoto, konie, akceptujemy. Oczywiście akceptujemy złoto zawsze na propsie, szczególnie, że tutaj jest bardzo dobre miejsce do założenia bazy. Mhm. Dokładnie tak, tam będzie dobrze założyć właśnie ośrodek, taką naszą Kartaginę, tak? Dobrze, co ja bym tu chciał? Świątynię? Nie, nie chcę świątyni. Ogród? To jest nic fajnego. Dobra. Statek towarowy. Statek towarowy, który będzie pływał mi do Panamy. Mhm, dokładnie tak. Do Panamy będzie pływał i będzie kręcił pieniążki. Dokładnie tak, bo pieniążki są bardzo fajne. Wszyscy lubimy mieć pieniążki. Ja oczywiście też lubię je mieć. Tutaj mamy już przystań. Świetnie. Musimy odkryć jeszcze te tereny. Czy tutaj nie ma żadnych przypadkiem czerwonych, tak? O, wow. Strasznie tam odległe mają te tereny. Strasznie daleko tam ta wyspa wystaje. Bardzo by mnie tutaj zaniepokoił, gdyby się okazało, że ta wyspa... A nie, dobra, ona się tu kończy. Już się boję, że ona się po prostu ciągnie tam w stronę Rosji.
bo to było naprawdę niebezpieczne, gdyby Rosja miała tutaj przejście lądowe. Ale z racji tego, że ale z racji tego, że tam jest woda, to powinno być ok. Dobra, my płyniemy dalej na północ. My musimy tam sobie to ogarnąć. Dobra, karawany wozów. Oczywiście, że tak. To da mi więcej pieniędzy. Ok, tutaj bardzo chcę mieć w tym momencie przystań. Przystań to jest to, czego ja tu pragnę. Co bym chciał mieć tutaj? Amfiteatr oczywiście. Niech daje więcej kultury! Więcej kultury! Kultury! Dobra. My natomiast budujemy tam dalej naszą flotę handlową. Tak, nasza flota handlowa to jest ważna sprawa. Tutaj za 4 tury kolejny statek będzie gotowy, żeby hajsy nam generować. Tak. I będzie zajebiście. Szczególnie jak jeszcze tutaj założymy sobie placówkę, albo jeszcze lepiej tutaj. To będzie dobre miejsce na placówkę, bo wtedy odetniemy ten kawałek i jak nie będą mogli mi się tam wpić, będą mogli mi tak naprawdę possać. Tu musimy zabezpieczyć te tereny, ale tu się nic nie dzieje. Świetnie. Dobra, coś co by dawało więcej jedzonka. Ogród? Nie. Warsztat? Nie. Akwedukt w zasadzie. Akwedukt w sumie nie byłby taki zły. Niech będzie ten akwedukt. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy, jedziemy. O, Rosja. Rosja. Ale to tylko statek handlowy, więc ja się tym nie przejmuję. Dobrze, płyniemy dalej. Płyniemy założyć naszą nową kolonię, tak? Coś czuję, że to będzie dobra doktryna dla nas. Właśnie taka doktryna kolonialna. Myślę, że to będzie tutaj świetny plan na... To jest po prostu dobry pomysł na nasze państwo, tak? Żeby właśnie nasze państwo było takim mocarstwem kolonialnym, tak? Żebyśmy my mieli tutaj te swoje kolonie, żebyśmy sobie pilnowali naszego plebsu, tak? Dobrze, przewijamy tury dalej, tutaj jest ok. Przy tej Panamie tam jest cisza, spokój i porządek, to mi się bardzo, bardzo podoba. O, tu by można jeszcze drugie miasto założyć. Byłyby w odpowiedniej odległości wszystkie tutaj od siebie, tutaj byłoby dobrze. Szczególnie, że tutaj można by to jakoś połączyć drogami wszystko. Stąd by można puścić jakieś szlaki handlowe do tej Panamy jeszcze dodatkowo. Oczywiście wtedy byłoby to więcej pieniędzy. To jest naprawdę dobry pomysł. Jedno miasto tu, drugie miasto tu. To by miasto by tutaj blokowało przejście wtedy. Tutaj następne miasta też by zablokowały to przejście. Trzeba zbadać też, co tam jest po drugiej stronie tej wyspy. Tak, to trzeba tutaj zbadać tą wyspę całą. I tutaj do tej granicy lodów trzeba to wszystko zabezpieczyć, żeby tam mi nikt nie wpłynął od tamtej strony. Dlatego na razie budujemy flankę zachodnią mojego państwa. Dobra, zmień miasto na Tlaxcalę. Tak, na pewno chcę, żeby w Tlaxcali moi ludzie zaczynali handel. Dobra, tutaj nam się narodził nowy poddany. Bardzo fajnie. Co tutaj powinno być? Tutaj na żywność chciałbym nacisk. Bo staną możliwe, że będą po prostu wywozić tą żywność. Potrzebujemy kolejnego statku towarowego. Jeszcze jednego, bo jeszcze jeden możemy mieć tutaj. I ten następny będzie pływał do Kyzyłu. Będzie tam załatwił mi pieniążki też. Kolejny natomiast, bo potem będziemy mieli kolejny tutaj szlak handlowy. Super wielki kupiec. Dobra.
Ty do Panamy pływasz. Dobrze. Adam Smith. Super. I ty idziesz, płyniesz tu. Do Ormuza. To jest chore. To jest chore, że taki kawałek trzeba przepływać. Gdzie jest to, co mi daje... No Boże, dopiero tu, w astronomii, serio, taki kawał muszę robić. Ale rycerstwo, zamek. Dobra, damy edukację potem i... O, ta akustyka to byłaby naprawdę fajna rzecz, bo to mi da... No, kaplicę sykstyńską. Ta. Kyzył, kyzył, kyzył. A, tutaj jest kyzył. Okej. Ήκουσα σε πρέποντα Θεσσαλοκρίας Okej, z chęcią nawiążemy z wami współpracę. No, widzę, że tutaj ten archipelag ma to do siebie, że te państwa są od siebie rozdzielone tą wodą, więc nie mają ochoty się pozabijać już na starcie. To mnie tutaj akurat bardzo cieszy. Panama poszukuje nauki. W dalekiej krainie wzniesiono Globe Theater. Okej. Okej, dobra. Dobra, jestem w stanie to przeboleć. Co bym tu chciał? Koloseum bym tutaj chciał, to na pewno. Espero que este trato reciba su bendición. Niech będzie. Niech będzie. Ja i tak ciągnę kupę hajsu z handlu. Szczególnie, że z Tlaxcali mam no po prostu duży dochód, tak? Dobrze, niech tak się wszyscy ze wszystkimi zaprzyjaźniają, a potem się to i tak pewnie wszystko rozpieprzy. Bo ja pewnie będę za duży i zrobią koalicję świata na mnie. O, wielki artysta, super. Super. Dobrze, ty idziesz tu. Wielki artysto, to bo zaraz się zajmiemy. Wypłyniecie tutaj. Sultan Muhammad. No kurde, really? Serio? Serio, pierwsze moje dzieło jest z islamu. Czy ja to muszę komentować? Myślę, że nie. Myślę, że lepiej tego nie będę komentował, bo jeszcze podpadnę zbyt wielu osobom. Nie, żadnych otwartych granic. A Syria jest na uboczu i ma być tam i ma być tam na uboczu. Czy mi się to podoba, czy nie? Persja wprawdzie też jest na uboczu, ale z Persją się jeszcze dogadamy. Swoją drogą, czy wiecie, że Persja istnieje do dzisiaj? Tak, nazywa się Iran. Naprawdę. Dobra, Panama, Ortus. A, dobra, to jest do Ormuza. Po prostu ten szlak, tylko że on się skończył. Dobra, wy stoicie i czekacie. Wypłyniecie dalej. Dobrze, tutaj. Tutaj. Więcej jedzonka proszę wyprodukować. Dobra, jedziemy dalej. Holandia ma tam bardzo wielu tych sojuszników, to mi się nie podoba. Otwarte Espero. granice, nic z tego.
Kto wyciągnie ten miecz z kamienia tego i kowadła, jest prawowitym królem całej Anglii. Dobrze, fajnie. Ten statek towarowy do Tlaxcali niech idzie. Wy, ziomki, płyniecie mi tu dalej. Edukacja i potem chodzimy w akustykę, bo tu jest kaplica sykstyńska, to jest naprawdę OP. Dobra, tutaj chcę zamek, bo on da mi zadowolenie i pieniążki z autokracji, bo jak wiemy, my pójdziemy w autokrację, to jest najlepszy ustrój. Ten ustrój jest po prostu OP, nie da się ukryć. Wprawdzie wolności też są całkiem spoko, ale nie dla dużego państwa, nie dla dużego państwa, które ma dużo miast, tak? Dla dużego państwa, jakby to powiedzieć, zaraz, chwila zresztą. Aha, dobra, to jest do Florencji ten szlak, okej. To jest do Kyzyłu, ten jedzie do Kyzyłu. Dobra, dla dużego państwa są dwa możliwe ustroje. Jest albo ład, czyli po prostu socjalizm, tak? I tak, możliwe, że nie wierzycie w to, co ja mówię, ale tak, socjalizm jest dobry dla dużego państwa w momencie, kiedy chcemy po prostu skupić się tylko na rozwoju wewnętrznym tego państwa, to tak. Wtedy ład jest dobry. Wtedy socjalizm jest ok. Oczywiście socjalizm w rzeczywistości nigdy nie jest ok. Jest najbardziej gównianym ustrojem, tak, jaki może być. I każdego socjalistę należy powiesić. No ale w tej grze jest ok, jeśli chodzi o duże państwa. Autokracja to jest OP ustrój. To jest tak OP ustrój, ale jeśli nie chcemy iść na izolacjonizm, tylko jeżeli chcemy się aktywnie tutaj konfrontować z innymi państwami. Dlaczego? Ponieważ autokracja daje nam po prostu to możliwość, że to państwo jest stabilne, jest zadowolone i możemy wtedy się skupić na jakichś tutaj manewrach przeciwko innym państwom, tak? No tutaj chcemy zamek. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak wolności, czyli liberalizm. I oczywiście każdego liberała też należy powiesić, rozstrzelać i utopić, tak? A resztki spalić, a prochy rozrzucić na wietrze. Ewentualnie... dobrze, niech będzie umowa naukowa. Jak najbardziej. Należy każdego z nich rozstrzelać. Dlaczego? Ponieważ liberalizm, no to jest ogólnie zło, ale w tej gierce liberalizm jest dobry tylko w jednym przypadku. Liberalizm w tej gierce jest dobry. Tutaj dajemy hajsy. Świetnie. Kiedy jest dobry liberalizm? W momencie, kiedy mamy mało miast. Im mniej miast, tym w zasadzie lepiej dla państwa liberalnego. Państwo liberalne ma się bardzo dobrze, jeżeli jest w małym państwie, tak? Jeżeli gra się na przykład państwem, miastem, tak? Na ustawieniu wyzwanie jednego miasta, czy jakoś tak, to wtedy po prostu liberalizm jest OP. Jeżeli macie małe państewko, to idziecie tylko w liberalizm. Tylko, nic więcej. Idziecie w wolności, ja to nazywam liberalizm, bo to tak się powinno nazywać, tak? Ale to jest wtedy tak OP, że łomatko. Łomatko i córko. Wy sobie tego nawet nie potraficie wyobrazić, jak bardzo to jest OP. I dlaczego tutaj mamy unikanie rozwoju? To jest wtedy tak OP, że łomatko i córko i Duchu Święty. I się dzieją takie rzeczy wtedy z tym liberalizmem. A dlaczego? Ponieważ on na przykład redukuje niezadowolenie.
On z specjalistów. On redukuje wam tyle rzeczy, że o matko i córko. Wtedy to jest naprawdę spoko strój, ale tylko wtedy. Dobra, my musimy ruszyć dupsko. Po pierwsze tutaj i ogarnąć te trufle. Po drugie, jak tam moje kolosea, czy któreś się buduje. To dupy. Dupy. Trzeba kupić to koloseum. Dobrze. Amfiteatr, jak najbardziej. To będzie ok. Ten protekcjonizm to jest trochę drogie, ale ok. To będzie naprawdę fajne. To będzie naprawdę bardzo, bardzo fajne, ale tym, jak fajne będą te ustroje, zajmiemy się dopiero w kolejnych odcinkach, ponieważ ten jest już wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie, pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ już znajdę tutaj coś dla siebie, a ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Cywilizacji Piątki, gdzie będziemy starali się balansować tutaj właśnie z tym niezadowoleniem, tak, żeby jednak było to zadowolenie jako takie, oraz będziemy się starali jakoś tutaj działać w kwestii właśnie finansów oraz dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami. Ale to dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. No i na razie.